Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Izak, a przed wami kolejny mat... Jezu, ja zobaczyłem troll face'a i sobie myślę, kurczę, zapomniałem kamerki Roya dodać, a nie, to jednak kamerka Roya. Dobra, są fejsy, czas na chore place'y. Witam was bardzo serdecznie, Patryk Rojo-Rojewski z tej strony. Dokładnie, moi drodzy, gra nazywa się Cockroach Simulator, czyli symulator... Karalucha. Dokładnie, karalucha, właśnie. Tak. Więc tak, ostatnio było dużo CS-a, więc najwyższa pora zagrać w jakieś dziwne, chore gierki. Dokładnie. Dokładnie, więc tak będzie wyglądał Royal, jak nie będziecie lajkować filmów. Więc tak, ja jestem na razie karaluchem, chociaż później się zamienimy rolami na pewno. I ja muszę, tak, słuchajcie, znajdywać pożywienie i muszę składać jaja. Ty okulary zgubiłeś, czy coś się stało? Nie mogę przestać się śmiać. Nie, dobrze. Dobrze. Moi drodzy, z kolei moim zadaniem jest to, żeby udaremnić te plany Piotrkowi. Dokładnie. Zauważyłeś mnie? Nie. Trochę tak. Trochę oberwałeś. Rzuciłeś we mnie talerz. Tak. Daj kamienio! Nie, no super. Dobrze. No. Piotrze. Spokojnie. Ponazywamy sobie przeszkody. Szukam pożywienia. Widzę cię, jesteś na dżungli. A nie, skąd to wiedziałeś? Konektor. O kurde. Czekaj, spacja to jest but. Gdzie ty byłeś? Gdzie ja poszedłem w ogóle? Ja już się zgubiłem, ja nie wiem gdzie jestem. Aha, jestem chyba... Wystarczy, że będziesz siedział za pralką, znaczy za lodówką i koniec. Kurde, dobrze. To... Nie, ja muszę zjeść to. To jest mój obiad. No jak ty mnie trafiłeś? Łyżką mnie zabiłeś? Rzuciłeś mnie łyżką? Tak, łyżką. Od razu. Ej, nie, Royo trochę pogra w CS-a, kurde, już tak trafia wszystko, nie? Mi się skojarzyło to najwolniejsza śmierć na świecie, bo są takie filmiki na YouTubie i zabić kogoś łyżką. Wiesz, i tak po prostu pukasz w czoło kolesiowi łyżką, aż w końcu po kilku latach on umiera. Kurde. Nie, zostaw mnie. To jest, słuchajcie, tak przerąbana ta praca kamery, bo się w ogóle ciężko to ogarnąć. Ty widzisz, gdzie ja jestem? Jak się... Co powiesz na śmierć od tosta? Co? Tostem możesz w mnie rzucić? Wiele to byłaby smutna śmierć, kurde, dla Karolucha. Albo... I co, nie powiesz już, że kochasz placki, bo tu też mogę, czekaj. O Jezu, gdzie ja jestem? Podkręcimy atmosferę. Co mi się stało? Co ty, zapaliłeś... Gaz zapaliłeś? Tak. Dobra, kurde, robimy mam to. Dobra, gdzie ja jestem teraz? Mam dużo gazu za hajsy z YouTube'a, stary. Wreszcie pora to wykorzystać. Ja pierniczę, gdzie ja jestem? O! O, chyba o to mi chodziło. Kurde. Okej. Okay. Dobra, coś tutaj znalazłem. Nie wod... Oj! Co się stało? O, tu jest mucha! Ja się zamieniłem w muchę! Jestem teraz muchą! Nie! Wow! Tylko nie to! Kurde, jestem muchą! Nie, i zaś to brzęczenie cholerne, nie! Dobra, uspokoić grę trochę. Kurde... Nie no, jak machasz we mnie, ty weź! Uspokój się! O, mam coś! O, tak. O, o. Oh yeah. W końcu użyłeś dezodorantu? Śmieszkuj. Cholera, jasne. Nie! No, ała! Jezu, kaszle! Dostałem flashbanga, stary. Jak mucha może kaszleć? No najwyraźniej może. Kurde, skończyła mi się amunicja. Co wygramy? Gdzie ty jesteś? 20 lat w gamingu. Dokładnie. A gramy... Do czego nas to zaprowadziło? W symulator muchy. No teraz już... Tak. Ja muszę zjeść pożywienie. To jest ukryta druga część, Slap the Fly. Zrobili to cwaniacko. Dobra. O! Jest coś do żarcia. Yeah. Dobra. Jakim cudem ja słyszę, że jesz? Bo zjadłem. Nie.
Dobra, to jest taka sztarka do sera. Ale sera tutaj niestety nie widać. Aha, tutaj wyżej już nie pójdę niestety. Ja pierdzielę. O, tu jest jeszcze żarcie, tu jest jeszcze żarcie. Jest dobrze. Ale się teraz napierdzielam. Stary, jak mnie zaraz zobaczysz, to będę większy od ciebie, nie? No dokładnie. Tego się boję. Z łuku strzeliłeś, czy co to było? Jest taki efekt dźwiękowy. Ja po prostu rzucam wszystkim wszędzie, żeby cię wykurzyć. O, o, o. Dobra, mam ammo. Jakieś dziwne są, w dziwnych kierunkach są te dźwięki. O kurde. O, ty za tam strzelasz we mnie za ten. O tak. O, nie uciekniesz już, Piotrze. Kurde, no ty, no bo zatrujesz mnie. Kurde. O nie. Mam gofrownicę. Zjadłem to, kurde, dobrze. Udało się zjeść. Czym we mnie rzucasz w ogóle? Otwierasz do konserw, to jest? Jezu, jakie dźwięki. Ty otwierasz szafkę, ty! Tak. Gdzie, co, jak ty otworzyłeś szafkę? No bo klęknąłem. Cholera jasna. Gdzie jest jeszcze jakieś żarcie? A wiem, gdzie może być żarcie. Na parapecie jest. Mówisz? Tak. Jaki oszust. Uczyłem się od najlepszych. O! Mam jakieś ognia! Co? Tak, tylko muszę cię znaleźć. No nie. Jak to zrobiłeś? No słuchaj. Przecież kurde ty! Zwariowałeś! Kurde, już mi się zużyło. Niedobrze. O, jesteś! Oj! Nie, patelnie mnie! O Jezus, jakie emocje! Nie! Nie! Tak! Rzucam! Aj! Schowałeś się za ulubionym sprzętem kuchennym Mandzia. Już mnie tam nie ma. Odejdź! O, ale ja, widzę, jaki skupiony jesteś. Psia jucha. Ty kurcze pieczo... Nie. Ta muzyka, wiesz, co najmniej jakbym walczył o życie. Tak? Ja nie mam żadnej muzyki. Ja pierdzielę. To jakieś dziwne dźwięki wydaje. O kurde, ty tu jesteś, ty mnie widzisz! Ja pierniczę, gdzie ja jestem? Dobra, chcę złożyć jaja. To! Słyszałeś to? Nie. Co to było? Takie, to był taki tease chyba, to był taki, w sensie, że się z tobą drażnię. Aha. Jezu, co to jest? To się pojawiła strzelba. Otwórz szufladę, otwórz pod tym. Nie tą szufladę, niżej. Dobra, czekaj, pozamykam. Pierwszy, że tu jest strzelba. Nie, naprawdę. Tarka. Nie, jeszcze inna szuflada, jeszcze jedna. Tak! Parapet, gnojku. A ja mam propozycję, że może otworzysz lodówkę, ty. Nie! Kurde, rzuciłem strzelbą zamiast wystrzelić, no! A widziałem cię. Wiem, gdzie jesteś. Kurde. A! Nie, to nie ma lekko. Dobra, jak ja teraz mam składać jakieś jaja? I to się... Lodówka się zaczęła mrozić. Ej, bez sensu! Ja nie mogę strzelić. O, wpadłeś do wody, dobrze! Ej, nie wpadłem na to, że faktycznie ta woda mnie zabije, nie? Psia jucha. Ej, ale bez sensu, bo ja nie mogę strzelić z tej strzelby, mogę tylko tym rzucać. Jestem z tym karaluchem. Niedobrze. Chyba muszę po prostu znaleźć tę amunicję. Dobra, muszę poszukać pożywienia. A tu jest szafka jeszcze. Na górze jest taka szafka. Może tam będzie jakieś żarcie. Aha. Nie wiem, gdzie ja spadłem. Dobra, chyba tu idziemy.
tu nic nie ma. Ale może tutaj coś będzie. Kurde, gdzie jestem? Co mi się stało właśnie? Ja chyba nie żyję właśnie. Chyba spadłem. Nie widzę nigdzie pożywienia. Dlaczego ta gra dziwnie wciąga? Gdzie jestem? Gdzie jestem? Dobra. Udało się chyba wyjść. Jakbyś widział gdzieś amunicję, to daj znać do tej strzelby. A to bez amunicji strzelba, mówisz? Tak, ona jest bez amunicji, nie mogę nią strzelić, wiesz? Mogę nią tylko albo uderzać, albo rzucić. Kurde, gdzie jest pożywienie? Czy ty mnie widzisz? Bo ja się zgubiłem troszeczkę. Nie, no powiem ci, że to nie jest łatwe cię zlokalizować. Tak? Tak. Ja z kolei nie mogę zlokalizować pożywienia. Nie wiem, gdzie jest pożywienie. Nie no, powiem ci, że idę szybko. O! Nie no, to idealnie. W idealnym momencie spojrzałem na ciebie, ci powiem. Niestety teraz jestem rozpłaszczony. Ale ja nie bardzo wiem. O, czekaj, to jakieś podpowiedzi? O, nie, kurde. Ej, w chlebaku coś radio. Jest, ale nie mogę go podnieść. Cholera. Find food to lay legs. Przecież tyle jedzenia znalazłem i nie mogę jaj, kurde, zostawić. Mnóstwo jest w chlebaku. To jest logiczne. Tylko nie mogę go podnieść. Ja już tam byłem, ale... Albo to się odnawia, na przykład na parapecie też już masz, a wcześniej nie było. Tak. A w chlebaku nie widzę. Ty mówisz, że tak mnie oszukałeś. Oh yeah! Ej, ja nie mogę stąd wyjść. Oh yeah, czekaj. Jakby cię tu podgrzać? Nie, no nie. Nie, no serio. Dobrze. Nie, to niemożliwe. Miłej nagrywki. Frajerza. Nie mogę tego się tworzyć. Nie, no bo to brakuje powietrza. Tak? Dusisz się? Duszę się. Super. Kurde, nie, jakiś komunikat mi wyskoczył. Kończenie gry za 10. Masz to? 7. 6. Nie, nie wiem, chyba zakończyłeś grę właśnie. Kurde. Otwieraj! Otwieraj! Cholera jasna. Nie, bo chcę cię podpalić, ale mi się skończyły już specyfiki. Dobra, to ja w tym czasie poklikam sobie różne przyciski. Kurde. Otwieraj. Co my tu mamy? Otwieraj. No dobrze. Yeah. Dobra, idziemy szukać pożywienia w takim razie. Kurde, na koloryferze niestety nie ma żadnego. No i spadłem. Nie jest dobrze. No i wiesz co, zgniotłeś mnie tak w ten sposób. Nie, to nie było miłe, ci powiem. Nie wątpię. Kurde, się zrespię teraz w innych miejscach. A to może gdzieś tam jednak złożyłem jaja. Kurde, ja się trochę cykam. Ulala. Pudła. O. Gdzie jestem? Kurczę. Ja się zastanawiam, jak się wchodzi do lodówki. Zapytaj Mandzia. Czy ty da radę wejść do tej lodówki jakkolwiek? Bo ja wyczułem, że tam jest jedzenie, tak mi się wydaje. Ale z drugiej strony może być trochę za zimno dla mnie. Jest to... Ja nie mogę niestety ci pomóc w tym. Nie da rady. To jest jeszcze... O! Zginęło tak, zginąłem. Dzisiaj. To prawda, zginąłem. Dobra, ja jeszcze mogę tak maksymalnie kucnąć. Czy ja mogę dzięki temu coś zrobić? Przede wszystkim to ja nie wiem, gdzie jest jedzenie. Nie wiem, bo ja zjadłem 4 jedzenia już, nie? Może jest 5 na przykład? A wiesz co, jedzenie... Zjeść 5. Ja nie wiem, czy przypadkiem jedzenie... nie regeneruje ci jakby, no wiesz, ja cię muszę zabić 8 razy, no. Aha. To właśnie nie wiem, o co tu chodzi tak do końca. Więc jest to problematyczne dość.
ale nie widzę nigdzie jedzenia. I to jest kłopot. Może jest to najwyższa pora, żeby zaprosić ludzi na moją perspektywę. No może tak. Moi drodzy, jak widzicie, materiał całkiem spoko, ale chyba na raz. Tak, myślę, że to, słuchajcie, więcej odcinków z Cockroach Simulatora nie będzie raczej. U mnie w sensie, bo u Roya jeszcze będzie. Zatem... Zapraszamy serdecznie, chyba... pozdrawiamy. Tak, możemy chyba się zatem pożegnać, moi drodzy, bo szukam pożywienia, ale nie mogę go znaleźć, także niestety, ale Karaluch będzie głodny. Mhm. Czyli ludzie znowu triumfowali i udowodnili, że są najmądrzejszymi ssakami na ziemi. O, podpaliłem wszystkie. Co? Ty podpaliłeś? Mieszkanie sobie podpaliłeś? A faktycznie, ty chyba właśnie się zjerałem. Nie, wpadłeś do wody chyba. A, do wody wpadłem. No to widzisz, ja nawet nie wiem co i jak. A, do wody faktycznie. Pokazuję tutaj, jak uśmierć zaliczyłeś. No nic, to dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. Dziękuję, trzymajcie się. Pa, pa. Hej, hej.